Szpital MSWiA w Katowicach zmieni siedzibę. Za 205 milionów złotych miasto kupiło od dwóch spółek nieprzyjmujących od 2019 roku pacjentów prywatny szpital przy ulicy Wita Stwosza. Pieniądze na transakcje pochodziły z budżetu państwa, a Katowice były tylko pośrednikiem. W nowym miejscu szpital MSWiA ma mieć dwa razy więcej łóżek niż w obecnej siedzibie. Fatima Orlińska. Szpital MSWiA w Katowicach jeszcze tej jesieni zmieni swoją siedzibę. Nowa lokalizacja ma być bardziej przystępna pod względem dojazdu, a opieką medyczną będzie mogło zostać objętych dwa razy więcej pacjentów. W nowej siedzibie państwowego szpitala, która powstanie w budynku po niefunkcjonującym od 4 lat prywatnym szpitalu Geomedical przy ulicy Wita Stwosza 41, znajdzie się ponad 260 łóżek dla chorych. Podstawową naszą działalnością jest zakres ryczałtu, w związku z tym posiadamy duży oddział chirurgiczny, oddział chorób wewnętrznych, duży oddział anestezjologii intensywnej terapii, nefrologię, stację dializ. To są takie podstawowe działalności, na które jest największe zapotrzebowanie obecnie, jeśli chodzi o pacjentów, szczególnie tych w podeszłym wieku. Oczywiście nowy szpital daje nowe możliwości i tak jak będą ku temu sprzyjające warunki, będziemy tę działalność rozwijać. To m.in. przestarzała aparatura i potrzeba większej przestrzeni zadecydowały o przeniesieniu szpitala MSWiA. Przy ulicy Wita Stwosza mieści się więcej sal operacyjnych i rozbudowane zaplecze diagnostyczne. To również dodatkowe miejsca pracy, bo zwiększenie potencjału szpitala to zwiększenie dwukrotne, a nawet trzykrotne personelu medycznego. Budynek szpitala za 205 milionów złotych rządowej dotacji formalnie kupiło miasto Katowice. Obecnie szpital MSWiA mieści się przy ulicy Głowackiego w centrum miasta. Szpital był ulokowany w koszarach policji konnej od II wojny światowej, praktycznie w tych samych pomieszczeniach. Bardzo daleko mu było do jakichkolwiek standardów XXI wieku, do jakichkolwiek standardów nowoczesności. Jak podkreślają przedstawiciele Katowic, sytuacja prawna nowego budynku szpitala MSWiA jest skomplikowana. W 2017 roku uruchomiono tam szpital prywatny, jednak spółka go prowadząca straciła płynność finansową. W 2019 roku szpital przestał przyjmować pacjentów. Jako starosta budynek kupił prezydent Katowic, który od razu przekazał go w bezpłatne użyczenie szpitalowi MSWiA. Miasto przez właściwie zerowy czas użytkowało ten obiekt, od razu został przekazany na rzecz docelowego użytkownika, czyli szpitala MSWiA. Aktualna siedziba przy ulicy Głowackiego, siedziba tego szpitala, pomimo tego, że sporo zrobiono, by lepiej wyglądała, by była funkcjonalna, no jednak ma pewne ograniczenia. Transakcja została sfinansowana przez rząd. Katowice otrzymały dotacje na ten cel. Budynek po dotychczasowym szpitalu przy ulicy Głowackiego pozostanie w zasobach Skarbu Państwa, ale nie ma jeszcze decyzji, co konkretnie się w nim znajdzie.